masz świadomość To jest wielka pułapka dla Izraela, Liban to jest Wietnam. Paweł Rakowski Dziennik Fakt. Dopiero po zakończeniu wojny niektóre kłamstw wychodzą na światło dzienne i są podawane do publicznej wiadomości ponieważ jednak sprawa dotyczy przeszłości a dzięki różnego rodzaju opowieściom i oświadczeniom planowany efekt został już dawno osiągnięty mało kto kłopocze się badaniem faktów i ustalaniem prawdy Artur Ponsobi kłamstwa czasów wojny Zasada pierwsza my nie chcemy wojny zasada druga tylko druga strona jest odpowiedzialna za wojnę Zasada trzecia: wróg ma oblicze diabła. Zasada czwarta: bronimy słusznej sprawy, a nie partykularnych interesów. Zasada piąta: wróg świadomie stosuje okrutne sto środki, my popełniamy tylko niechciane błędy. Zasada szósta: wróg używa zakazanej broni. Zasada siódma: ponosimy niewielkie straty, straty naszego wroga są ogromne. Zasada ósma: artyści i intelektualiści wspierają naszą sprawę. Zasada dziewiąta: nasza sprawa jest święta, zasada dziesiąta: ci, którzy kwestionują propagandę, są zdrajcami. Anne Morelli: Podstawowe zasady propagandy wojennej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Paweł Rakowski, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Ko Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagielońskiego. Dziennikarz, mieszkający w krajach Bliskiego Wschodu, komentator polityki bliskowschodniej, współautor książki Liban Więcej niż Przewodnik i w przygotowaniu książki o Hamasie i o wojnie w Strefie Gazy. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czego nie usłyszymy w przekazach polskich mediów głównego nurtu? Przede wszystkim nie usłyszymy... E przyczyn ani też omawiania przyczyn tej wojny w związku chociażby z tym, że temat jest tak trudny, że wymaga on po pierwsze wiedzy upytających, jak i też czasu antenowego. Z tym akurat jest zawsze problem, ponieważ media zastawione są, pomijając oczywiście to, że tematy zagraniczne są w polskich mediach bardzo marginalizowane, ale przede wszystkim, że w ogóle Bliski Wschód to, to nie jest cywilizacja, Shortów czy TikToka to jest raczej Szecheryzada, wiele tysięcy lat historii, wiele różnych odrębności, niuansów, które one powodują to, że na przykład 7 października wybuchła wojna nie pomiędzy Izraelem a Palestyną, tak jak, tak jak często jest to komentowane, ale pomiędzy Izraelem i Hamasem w strefie gazy, a, stref, a sam status strefy gazy już jest na tyle skomplikowany, że to już jest kwestia dyskusyjna, czy to jest Palestyna, czy też nie jest to Palestyna. Analogicznie, w chwili obecnej, jeśli chodzi o Liban, ponieważ często się słyszy, że, że coś z Libanu leci, znaczy, że to Liban atakuje Izrael, czy, czy to Izrael atakuje Liban. No, a fakty są takie, że jest konflikt pomiędzy Hezbollahem a Izraelem i obszary chrześcijańskie, czy, czy, czy też druzyjskie, czy też sunnickie w Libanie, ponieważ Liban jest tak jakby rozparcelowany konfesyjnie. Oczywiście w jakiś tam sposób są dotknięte wojną, ale 99,9% izraelskich nalotów, ostrzałów i walk toczy się w obszarach szyickich, czyli czy ponieważ Hezbollah jest partią szyicką. Takie, takie różne niuanse, to akurat one są niezwykle ważne, ponieważ dla dużej części zarówno Mediów, jak i też odbiorców mediów, chyba jest niezrozumiała cała ta istota polegająca na, po pierwsze na tym, że akurat są różne milicje, które spełniają funkcje parapaństwowe. państwo, co akurat jest troszeczkę odzorowaniem realiów bliskowschodnich, tak, gdzie akurat to państwo w naszym rozumieniu jest fikcją albo jest mocno upadłe, i tak właściwie nie jest, nie jest do końca potrzebne. No, a po drugie. Całe też te podłoże, które, które, które wynika przede wszystkim z historii, z religii, tak? to też jest niezwykle ważne, ponieważ ten konflikt ma swoje podłoże religijne i bez znajomości islamu w dużej mierze, to my tego nie rozumiemy czy w sensie, znaczy zarówno audytorium tego nie za bardzo rozumie, jak i też pytający nie za bardzo to rozumie, a odpowiadający też nie zawsze to rozumie. Więc, więc to tutaj akurat znajomość islamu jest tą instrukcją obsługi. Oczywiście też judaizmu również. Miesz, Benjamin Nataniach odwołał się do cytatów biblijnych, tak właściwie no, ogłaszając tą wojnę w swoim orędziu po ataku 7 października. Tak więc, tak więc, tak więc to są takie jakby te, te dwa elementy, że na nawet jej świeckość i świeckie rozum rozumowanie świata przez stronę zachodnią, w tym też i w Polsce, no nie, nie do końca jest adekwatne do, nie, do rozumienia, um, jak i też do normalnego i rzetelnego omówienia tego, nie, tego co się dzieje, no bo e, sama kwestia sprawy palestyńskiej, jeżeli ona jest uznawana za tą matkę wszystkich wojen, no bo, no bo, taka, no bo takie są fakty, to bez czynnika e, lokalnego, bez, bez, bez znajomości tego, o co walczy Hamas i dlaczego walczy Hamas i dlaczego jest to nie do zaakceptowania zarówno dla władz autonomii palestyńskiej, dla dużej części palestyńczyków, ale z drugiej strony ci sami palestyńczycy popierają to, co się stało 7, 7 10, jak i też dlaczego Izrael nie chce państwa palestyńskiego. To, to akurat jest w dużej mierze religia, jak i też kwestie kontekst historyczny, no i też to, że Benjamin Netanyahu, czy też w ogóle generalnie izraelscy decydenci doskonale wiedzą o tym, że taki Hamas, czy też Hezbollah, no to, czy też irański reżim, no to rzucili im wyzwanie wielo, wielo, wielopokoleniowe i, i dopiero spoczną wtedy, kiedy, kiedy, kiedy tego Izraela nie będzie. Tak więc, tak więc to tego moim zdaniem... Przede wszystkim brakuje, no bo w dużej mierze, w dużej mierze widzimy to, że strona organizacji terrorystycznych no naprawdę wierzy w to, co robi, ale to jest wiara nie tylko polityczna, ale to jest wiara religijna. Jeśli chodzi o, um, o, o ten konflikt. No i tego, moim, znaczy moim zdaniem, tego, tego mi brakuje, ponieważ to nie jest, ponieważ e, ludzie też muszą zrozumieć, że duża część tych organizacji terrorystycznych to są, które, które są terrorystyczne, no bo Hamas i Hezbollah, czy islamski dżihad, to są organizacje terrorystyczne bez żadnego wątpienia, ale to też są twory, Tamtejszej rzeczywistości, tamtejszej kultury, tamtejszej cywilizacji, które. i problemem, właśnie jest też to, że nawet przy likwidacji przywództwa tak jak to teraz ma miejsce w Bejrucie nawet i przy, przy dużych stratach kadrowych, tak jak to miało miejsce w Gazie, to wcale nie oznacza, że, że te organizacje zawieszą broń, że, to, że te organizacje się skończą a najprawdopodobniej po tej wojnie będzie po prostu czas takiej przerwy i będzie kolejna wojna. Tak więc, tak więc tych wszystkich, tej całej, tej całej rzeczywistości my nie rozumiemy i w żaden sposób też nie ma takich narzędzi do tego, żeby to w końcu omówić. Bo bez tego tak właściwie te wszystkie relacje medialne stają się dość mocno płytkie i emocjonalne. To znaczy to, znaczy to że mamy tutaj oczywiście określony obraz, określone na, 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 w, określoną jakąś e, narrację, ale też trzeba pamiętać o tym, że, że, wszy, wszy, że Hamas atakując Izrael doskonale zdawał sobie sprawę, co się stanie ze strefą gazy. Tak więc tutaj też ta odpowiedzialność za to, co się stało i dzieje się dalej i będzie się dziać, no to jednak nie jest, to nie jest jednoznaczne i kategoryczne, tylko to, że e, to są napastnicza ma... Um, jest jakoś odpowiedzialna w pełni, no bo strona, która rozpoczęła tą konkretną wojnę, doskonale wiedziała, jakie będą konsekwencje, no bo innych konsekwencji być nie może w tej, w tej części świata. Mm -hmm. No właśnie, to teraz mamy wysyp tak zwanych ekspertów. Wszyscy są nagle ekspertami od Bliskiego Wschodu. Pan tym tematem się zajmuje od wielu, wielu lat, kiedy zaczęło to być jeszcze, już modne. Proszę powiedzieć, jakie trzy największe mity o Bliskim Wschodzie powielają tak zwani eksperci dzisiaj w debacie w polskich mediach i jakie są odpowiadające tym mitom fakty? To znaczy ja akurat pomijając kolegów i koleżanki, które znam i które cenię, no to, no to tak nie przysłuchuję się zbytnio debacie w Polsce, no bo sam czerpie wiedzę, nazwijmy to bardziej od źródeł. Natomiast na pewno jeden takim bardzo poważnym mitem jest to, że to jest konflikt starożytny. to nie jest konflikt starożytny, ten konflikt ma za 200 lat. No może pi razy drzwi, ale, ale nazwijmy to, że od 1917 roku. Tak, czyli czyli, czyli czyli nie ma tutaj takiego, to nawet na realia bliskowschodnie nie ma tu takiego autorytetu, żeby ten konflikt uznawać za coś, czego coś odwiecznego, tak, no bo, no bo nie jest, ten konflikt jest w dużej mierze zero jeśli chodzi o, bo to, że po prostu świat arabski, świat, świat islamu w dużej mierze po prostu nie uznaje istnienia Izraela. Nawet jeżeli elity pewnych krajów się dogadały, to, to, to wcale nie oznacza to, że to jest takie dogadanie, się nazwijmy to na wieki wieków, bo na, na Bliskim Wschodzie nic nie ma na wieki wieków, e, bo tam wieki po prostu płyną. Dr, drugim, drugą taką sprawą jest to, że e, takim może mitem, znaczy coś, co akurat e, często media, jak i też eksperci nastawiają się po jednej ze stron. Obojętnie, czy to jest pro e, szeroko rozumianej arabskiej, czy, czy też po stronie izraelskiej. E, w tym konflikcie nie ma, e, to nie jest konflikt e, ministrantów kościelnych, to nie jest konflikt, to, są, to jest konflikt ludzi określonej cywilizacji, kultury i tam oko za oko, za ząb jest czymś zupełnie naturalnym i egzekwowanym i realizowanym. Więc, więc, więc tutaj tak właściwie stawianie się, e, krystaliz e, krystalizowanie jednej ze stron Wcale, wcale tutaj tak, to, 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 nie jest, to, to nie jest ta metoda, to nie jest ta rzeczywistość, tak? No bo e, to jest troszeczkę wiel bo, bo też trzeba zawsze pamiętać o tym, że nawet jeżeli ktoś się stawia, z, stawia ze, ze strony pro, pro no to musi też wiedzieć o tym, że, że jeżeli strona arabska będzie silniejsza niż strona Żydowska, to tych Żydów po prostu tam nie będzie. Natomiast strona żydowska oczywiście też nie widzi żadnego powodu, dla, dla którego miałaby się cokolwiek tutaj krępować z wykorzystaniem nadmiernej siły. To też jest, to też jest. Ten. Trzecim mitem jest bardzo, to trzeci mit jest bardzo brutalny mit, no bo on generalnie to, że jeżeli powstanie państwo palestyńskie, to, że zakończyć ten konflikt, i, to jest, i to, jest, to jest bardzo bardzo poważny mit, ponieważ to jest bardzo łatwe, jeśli chodzi to, że jest, to jest bardzo łatwe, żeby nazwijmy to napisać artykuł, czy, czy, czy zrobić korespondencję, to, czy też żeby w, w programie na YouTubie, czy też, czy też w, w, w telewizji jakoś tutaj zrobić tę opowieść, która ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale, ale rzeczywiście jest o wiele trudniejsze, bo pierwsze, państwa, państwa palestyńskiego... Już to widzimy, raczej chyba nie będzie kolejne dekady. Po drugie, ta propozycja, która jest odnośnie państwa palestyńskiego, ona nawet jest uznawana przez Hamas za coś tymczasowego zupełnie, no bo się oni odwołują do wspomnień, do, znaczy do tradycji muzułmańskiej. Tak? A w tradycji muzułmańskiej jest tak zwana hulda, czyli kiedy się jest słabszym, to trzeba się dogadać z niewiernym, ale właśnie tutaj zawsze w tym konflikcie to jest, to jest taki krzyk, okrzyk hajbar, Hajbar to jest miejscowość dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, ale tam e, Muhammad ze znaczy swoją armią miał bitwę z Żydami z Hijazu no i tą bitwę wygrał, więc, 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 więc tutaj jest to jest tak jakby odniesienie do tego, że, że wcale powstanie państwa palestyńskiego przy tych granicach które są zarówno te, które są na chwilę obecną realną, znaczy, realne, przy tych granicach, które um, zarówno Arabia Saudyjska, jak i też świat zachodni, wschodni, tak właściwie każdy by chciał widzieć te, te, te granice, to no, też wcale nie kończy tego konfliktu, tylko raczej e, zamknąłby pewien rozdział, ponieważ e, takie organizacje jak Hamas, tak, Islamski Dżihad i, i, i wszystkie inne te organizacje, które, które e, wojują. Które są, 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 są częścią tej wojny, te rozwiązanie kompromisowe wydawało w sposób dla nich nie da zaakceptowania opcjonalnie, tylko tymczasowe, no bo oni ma, mają ten imperatyw całości, tak? no bo to też wynika z tradycji, z myśli, jaki to jest rzeczywistość. Po prostu kompromis nie jest, nie jest czymś, um, jeśli chodzi o tę część świata, akceptowalnym, szczególnie jeżeli on jest, on jest zawierany z niewiernymi. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest zawsze tymczasowość. Obojętnie ile ona, ona będzie trwała. No i właśnie to jest, to, to jest, to, to jest moim zdaniem ten trzeci mit, że e, często jak trzeba zakończyć, nazwijmy to czymś pozytywnym, e, to tak się łudzimy tym, że, że powstanie państwa palestyńskiego tutaj rozwiąże ten problem, a tak wcale nie jest. A kto korzysta, a kto traci na konflikcie bliskowschodnim? To znaczy. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tracenie, to tracą ludzie, mieszkający generalnie tam. Ponieważ to też trzeba popatrzeć na to szerzej, że świat, świat, świat arabski, tak, bo to, to też obejmujący chrześcijan tam mieszkających, to jest świat tradycyjny. Więc każdy, więc nazwijmy to takim podstawowym, podstawowym elementem każdego człowieka mężczyzny nazwijmy, bo to jest dla mnie łatwiej powiedzieć, tak, jest to, żeby założyć rodzinę i żeby utrzymać tą rodzinę. A konflikt oczywiście powoduje to, że akurat są różne ograniczenia, jak i też różne niebezpieczeństwa wynikające z tego, no i też oczywiście w związku chociażby z tradycją, jak i też tym, że po prostu to mężczyzna musi ten dom utrzymywać, wybudować, chronić i tak dalej, i tak dalej, no to widzimy, że po prostu człowiek jest zupełnie bezradny, wobec ataku dronowego, rakietowego, milicji i tak dalej, to po prostu wprowadza nie tylko wielkie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, ale też i dla honoru, dla tych wszystkich innych niuansów. Kolejna rzecz oczywiście to jest sprawa gospodarki, że, że to, to jest upadła część świata. Bardzo mocno upadła część świata. Nawet sobie nie zdajemy, jaka to jest upadła część świata. Te pontony, które płyną, to wcale akurat nie jest, nie są żadne łapanki, tylko jest po prostu e, aż tych kandydatów na te pontony jest aż za, za dużo. E, więc, więc, więc oczywiście to jest wszystko spowodowane między innymi tym konfliktem, ponieważ w tej części świata, jak mówimy o Lewancie, no to Liban, Syria, no to to są kraje, które nie mają żadnej, żadnej żadnego przemysłu, żadnej nowoczesnej gospodarki. E, e, turystyka i rolnictwo, tak, to są, to, to są takie bardzo najpoważniejsze e, źródła dochodu. Izrael jest zupełnie inny, tak, Izrael ma gospodarkę, to też jest, powoduje, też ma przemysł jakiś tam, ma cały ten high-tech i też powoduje to, że akurat mają, e, to jest ich czuły punkt, który oczywiście tutaj jest, stale zagrożone czy to irańskimi, czy, czy, czy Hezbollahowymi rakietami. E... A kto, z, kto, a kto zyskuje, tak? No to, no to oczywiście zyskują to e, e, przemysł zbrojeniowy, bo akurat widzimy w tej wojnie to, że jednak amerykańska dominacja, jeśli chodzi o e, broń, jest absolutna i totalna, tak? Szczególnie nie tylko broń, w sensie stricte broń, ale przede wszystkim cała ta technologia. I e, Izrael jest tak jakby tym państwem, które od zawsze tak właściwie testuje amerykańską broń na, i tworzy też pewnego rodzaju poligon, e, w związku z tym, że akurat te konflikty tam są zawsze jakiejś niskiej intensywności, więc te w 35 i te inne rzeczy po prostu są, znaczy są tam testowane. Um... Też chociażby ostatnie wydarzenia w Bejrucie, kwestia tych, tych dronów, znaczy tych pagerów, jak i też kwestia, kwestia tych, tych, tego rozpracowania bardzo sekretnej i tajemnej organizacji, jaką jest Hezbollah. No to to wiadomo, że już teraz są takie doniesienia, że to po prostu Izrael się przykleił do, 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 do Hezbollahu na te, osiem, do, na te ostatnie 18 lat. No i wykorzystywał też między innymi sztuczną inteligencję i te wszystkie rzeczy, o których w chwili obecnej podejrzewam, jeszcze nie mam zielonego pojęcia, a niedługo będziemy, będziemy, będziemy mieć pojęcie. I to akurat mnie osobiście bardzo przeraża. To znaczy to, że nawet jeżeli ostatnim, w ostatnim czasie dowódca jednostki 8200, izraelskiej jednostki, to jest, to jest jednostka izraelski NSA, się zdymisjonował w wieku 46 lat i to był człowiek zresztą, który kilka miesięcy temu się niejako ujawnił przez zupełny przypadek robiąc e, zakupy online czyli popełnił błąd, jakiś popełnił błąd, który <laughs> dzięki, dzięki któremu tam go Iran czy, czy tam Hezbollah go namierzył i ujawnił przy, przy okazji i to, że akurat właśnie tak totalnie ta sztuczna inteligencja i te wszystkie różne narzędzia rozwaliły Hezbollah w Bejrucie w ich, ich mateczniku, no, no to pokazuje to, że po prostu dochodzimy do etapu totalnego, to znaczy to, że już po prostu nawet i fachowcy są bezradni wobec możliwości, które które, te, które te, te, ta technologia oferuje. No i, no i to akurat zapowi nic, nie zapowiada nic dobrego. No i też oczywiście to, że akurat jeśli chodzi o kontekst globalny, no to cały świat oglądał to, 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 co się działo w Bejrucie. Ja to mówię konkretnie w, jeśli chodzi o państwa, za, państwa Zatoki Perskiej, ponieważ to oni są tak jakby e, największymi kupcami właśnie tych wszystkich dobrodziejstw, które amerykański przemysł wojenny produkuje, ale też przede wszystkim Chiny, Rosja, Iran, A, ponieważ to, w jaki sposób Izrael załatwił Hezbollah, oczywiście nie jest, to nie jest załatwienie totalne, no bo Hezbollah dalej jest e, mocny i dalej jest e, ładny, ale ten sposób, w jaki sposób, znaczy ta metoda, jak oni po prostu ich załatwili, to pokazuje to, że po prostu Rosja czy Chiny są, a przede wszystkim Iran, no to oni są daleko w tyle i naprawdę Mówi mogą się pana, bać załatwili w sensie pagerów, tak? Pagery plus, pagery plus rozpracowanie całej, całego tego układu siatki całej, tak? Czyli, że e, e, znalezienie, wykrycie, namierzanie, likwidowanie i, i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówię, znaczy ja to mówię o, ca o całościowej tej operacji która się zaczęła wraz z Pagerami i być może i być może dalej trwa ale na pewno w zeszły piątek został zlikwidowany też Hashem Safadin czyli następca kolejny sekretarz generalny tak to już jest potwierdzone więc, więc, więc widać też że po prostu oni mają że tego nie można zrobić tylko i wyłącznie na podstawie kilku ludz, źródeł ludzkich to już musi być cały system tak więc tak więc tak Ja więc... rozumiem że jeszcze spytam dopytam że to musiało trwać kilka lat chyba przygotowań 18, 18 lat. Tak, w 2006 roku wojna z Izraelem, Izraela z Hezbollahem zakończyła się klęską dla Izraela i tak właściwie i oni, i Izrael tak, jak, tak jakby wiedział o tym, każdy wiedział, że będzie trzecia runda, tak, i dzisiaj mamy w chwili obecnej trze trzecią rundę pomiędzy, pomiędzy tymi, tymi dwoma gigantami, jeśli chodzi o, o Lewand i, i no, to widać, że po prostu Izrael odrobił, odrobił lekcję I, i akurat właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest o tyle ważne, że akurat to jest przez, na całym świecie obserwowane, na, na całym świecie analizowane I, yy, i proszę sobie teraz wyobrazić, co by było, gdyby Putin miał takie możliwości na przykład w, Ki w Kijowie w 2022 roku, tak, czyli zamiast jakiegoś uderzenia, prawda, jakimś tam najazdami jakiegoś specnazu, czy, czy coś tam, tylko po prostu precyzyjne uderzenia w całe kierownictwo ukraińskie, tak. No nie mógł tego zrobić, bo nie potrafił, albo nie umiał, albo nie ma technologii, tak. To akurat jest, to, to co się wydarzyło w Bejrucie, to akurat jest bardzo złowrogie, zło jeśli chodzi na przyszłość, no bo a, to pokazuje to, jak można wyeliminować całą głowę, no ale rozumiem, że za chwilę Putin może taką technologię mieć, i wszystkie inne państwa, które by chciały. No, no to to właśnie między innymi jest to przerażające dlatego, ale to akurat był właśnie tak jakby jak pytanie pytał mnie pan, kto korzysta tak, no to właśnie tutaj między innymi na chwilę obecną, tak? No to Amerykanie, no bo pokazali wszystkim, że, że, że całe towarzystwo jest jeszcze po prostu daleko za nimi. I to właśnie dzięki Izraelowi, no bo Izrael do tego służy. Uh -huh. A co zwykły Kowalski powinien wiedzieć o Bliskim Wschodzie, żeby nie dać się propagandzie aktorów biorących udział w tej wojnie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Znaczy, przede wszystkim, zwykły Kowalski powiem. My jesteśmy w tym czasie historycznym i to jest związane ze sobą też i z migracjami, i z, z całym tym e, z, z całym tymi przemianami, które mają miejsce na wschodzie, na, na zachodzie, na północy, na południu to, że po prostu my musimy znać e, dość dużo. Czas ignorancji już się skończył, e, ponieważ. E, no, może się komuś wydawać, że Bliski Wschód jest daleko, ale to jest nieprawda. Tak? Pociąg z Warszawy do Krakowa jedzie trzy godziny. Tyle samo trwa lot z Warszawy czy Krakowa do Bejrutu, czy do Tel Awiwu, czy, 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 czy do Damaszku, czy, czy nie wiem, czy, czy do Ammanu. Tak więc, tak, więc, tak więc te odległości nam się bardzo mocno skurczyły i musimy wiedzieć przede wszystkim to, że świat jest bardzo różny. To znaczy, bo ja mam niestety takie, taką obserwację, że, że ja nie wiem, czy to wynika z dziedzictwa PRL, ale to, że ludzie nie potrafią w Polsce zrozumieć to, że coś jest różne. To, że może być A, B, C, D, E, F, G i tak dalej, i tak dalej. To, że ten słoik z tymi różnymi elementami może być bardzo, ale to bardzo różnorodny, kolorowy, bo po prostu, że... To, to, jest, to, to jest bardzo duży problem, tak? Czyli, że jakie jest pytanie, islam jaki jest, no to ktoś chce się dowiedzieć, czy dobry, czy zły, a to nie ma takiej odpowiedzi. Jest dobry i zły. Jest wszystko razem, tak? Więc, 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 więc to jest na pewno jedna rzecz, to, że po prostu yy, ca cała ta pełnia jest po prostu naprawdę bardzo jest bardzo różnorodna i dostosowująca się do pewnych warunków, w których się funkcjonuje, tak, to, to nie jest kij, który, który jest, to jest kij, który ma dwa końce, tak, i wszystko zależy od tego, jakim końcem, jakie są okoliczności, żeby, żeby ten koniec był skierowany, to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ to, że islam to nie jest jak chrześcijaństwo, czy też post, post, post chrześcijaństwo. tutaj ktoś w Kairze może mówić X, a ktoś w Teheranie może może mówić Y, a ktoś w Ammanie może mówić Z i, wszyscy, i te wszystkie trzy literki mają rację. Tak? To jest, tu nie ma żadnego takiego centralnego sterowania i, 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 i zarządzania, tego jest naprawdę mnogość. Dlatego też, jak ktoś mówi, że nie wiem, że, że dżihad jest zły tak, no to mówi, mówi prawdę. jak ktoś mówi, że dzikat jest dobry, też mówi, też mówi, też mówi prawdę, no bo to wszystko zależy, więc, więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, druga rzecz jest też, znaczy jest też taka, że to, że no, moim zdaniem yy, musimy rozumieć też to, że yy, ten świat, który jest, jest blisko wschodni, tak, no to on jest podobny do naszego, ale to 100 150 lat temu. Faktycznie, jeśli chodzi, jeżeli byśmy wzięli rzeczywistość z ziem polskich, szeroko rozumianych wtedy, tak, no, były rozbiory, to byśmy tak właściwie byli prawie jeden do jednego w, w tym świecie bliskowschodnim, natomiast, no, my nie jesteśmy w tym świecie już, a oni są dalej, tak, i to też trzeba o tym pamiętać, że, że jest stricte podział na, płcie, na pochodzenie, jest feudalizm, jest to, że jak ktoś robi kebaba w budce, to znaczy, że po prostu to on nie ma pałacu w Tunezji ani, ani w żadnym innym kraju. On żadnego pałacu nigdy nie miał i nie będzie miał. A jak ktoś jest szejkiem arabskim, no to tu się zupełnie co innego. Tak? Czyli, czy, czy, czyli, tak jakby to myślenie znowu odnośnie tego, że nie wszyscy razem jesteśmy jedną jakąś taką masą papką, tylko jest stricte podział feudalny, klasowy, kastowy, rodzinny. Tak? Czyli, czyli ta rodzina jest tutaj najważniejsza i, i generalnie nie funkcjonuje, nie, nie funkcjonuje się w takich sztucznych, Kategoriach, tak. No bo ja na przykład z jedną z takich, takich dużych różnic, które, które widzę jest to, że na przykład kwestia, która była bardzo, bardzo, bardzo nośna kilka miesięcy temu, czyli kwestia Gazy i, i, i tych dzieci z Gazy, tak? No to w świecie arabskim każdy ma dzieci, każdy ma dużo dzieci. I tak jakby i się tylko własnymi dziećmi interesuje. I, I ten cały ten przekaz akurat był skierowany w dużej mierze na zachód, czyli, na, czyli do ludzi, którzy są samotni w dużej mierze, tak, i, i, i którzy potrzebują jakiejś bomby emocjonalnej. Na Bliskim Wschodzie tego nie ma, no bo każdy się własnymi sprawami interesuje, więc, więc tak. No i też trzecia rzecz to, że yy... To, że świat bliskowschodni, to oczywiście on ma pretensje do świata zachodniego w związku z, z ostatnimi dekadami, czy, czy no głównie, głównie, te, głównie te przewartościowanie sił nastąpiło od bitwy pod Wiedniem. E, natomiast ten świat też ma swoje ambicje i, i, i to, że nazwijmy to ta przysłowiowa strefa gazy, tak, to tam, to tam ludzie są, którzy wiedzą, kim oni są i nawet i rzecznik Hamasu, Abu Obeida, to jego pseudonim, to nie jest, to nie jest pseudonim poety, ani, ani filozofa, tylko to jest pseudonim generała, który podbił tą Palestynę w VII wieku. Tak więc tak więc to, że tutaj z jednej strony jest dużo poczucie krzywdy, a z drugiej, a z drugiej strony jest to duże poczucie totalnej ambicji powrotu do tego świata, w którym, my, w którym oni byli potęgą, tak, no bo to też, też trzeba od razu podkreślić, że islam tak właściwie w 632 roku umiera Mahomet, a oni 70 lat później tworzą potężne imperium, podbijają, tak, biją tak właściwie, niszczą imperium perskie, pod, nie, w, w, wypychają z Lewantu Rzymian, których my nazywamy Bizantyjczykami, nie wiem dlaczego i, i tak właściwie tworzą wielkie imperium od, od Hiszpanii do Indii. Więc, więc, jak ktoś mówi, że złoty wiek islamu, znaczy, że ten pierwotny islam jest, oni, ci fundamentaliści chcą wracać do, pierwo, do tego pierwotnego islamu, tak, no to właśnie oni chcą, że ten pierwotny islam tak właściwie yy, zaowocował tymi wielkimi osiągnięciami. Tak? Czyli, że to też wszędzie jest religia i wszędzie jest polityka w jednym. Tak? To, to, to my o tym musimy wiedzieć, że, że, że często, często ja widzę, że taka dość duża bezradność i też nakładanie swoich wyobrażeń, które są bardzo płytkie i nazwijmy to, czy to emocjonalne, czy też w ogóle pozbawione jakiejś takiej pełni, nie, pełni historycznej, czy też religijnej do narracji, czy też do, do tak jakby tej części świata, tak? No bo ta część świata jest, jest inna, ale ona wcale nie jest taka zupełnie inna, tak? Ona jest tak jakby cofnięta, jeśli chodzi o naszą, o naszą rzeczywistość, może o te 100-150 lat. A jak to się dla nas wszystkich może skończyć? Ale co? No to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Będą jedli i pili, rodzili się i umierali. To nie ma, to to sprawa podstawowa jest taka, że e, być może Bliski Wschód nie jest zbytnio historyczny, to nie jest tak, że jak ktoś w sensie on jest totalnie historyczny, ale to nie jest też tak, że tam się historią szeroko rozumianą interesują, nie. A raczej nie, w ogóle praktycznie nie. A to widać po tak właściwie praktycznie, że nie ma księgarni i tych, 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 tych ośrodków. To raczej to raczej wszystko polega na tym, bo też jest taka pięk, piękność tego systemu blisko wschodniego jest to, że jak wojna się, ta wojna się zakończy w pewnym momencie, to po prostu następnego dnia wszyscy wracają do swoich spraw, i tak właściwie komu się zniszczył Stragan, to go odbuduje, komu, że, że nie będzie żadnych dyskusji na ten temat. Tak. Natomiast. Yy, yy, yy. Ta wojna tak się uruchomiła też pewne protesty, znaczy ujawniła, ujawniła pewne procesy globalne. Czyli ta globalna intifada, to że, to, że poprzez tą wojnę w Gazie e, doszło do ujawnion, ujawnionego wręcz już jakiegoś mariażu radykalnej lewicy z radykalnym islamem. To jest coś niezrozumiałego, ale takie coś jest. I, i to jest moim zdaniem bardzo mocno niebezpieczne. Ehm... Kolejna rzecz jest taka, że e, ta wojna tak właściwie, no, jak, nie, jak na, na, znaczy na pewno ani nie zatrzyma, ani nie, ani nie stworzy, bo to raczej ten, ten trend migracyjny on jest i będzie, tak? on jest oczywisty z tego chociażby względu, że w latach 30. czyli prawie 100 lat temu, tak na Bliskim Wschodzie mieszkało 50 milionów ludzi, e, i to od Maroka do, do Iraku a dzisiaj mieszka w tej samej przestrzeni ponad 520 milionów, 550 milionów. Tak więc, tak więc, tak więc, a tych, a to są tereny, które tak właśnie są pozbawione jak na mapę tej części świata nie wolno patrzeć na mapę, przez poli przez poli na mapę polityczną, pojrzone z fikcją, tylko na mapę fizyczną. To już, to już lepiej pokazuje, obrazuje tak właściwie pewną, pewną rzeczywistość. Tam, gdzie są góry, tam, gdzie jest zielono, tam, gdzie jest żółto, czyli pustynnie. Tak? No to, to praktycznie jest niezmienne. Tak więc, tak więc, tak więc ta akurat kwestia ta, ta migracyjna na pewno będzie w dalszym ciągu, w dalszym ciągu rosnąć. Na pewno też. E... Mamy wojnę trwającą, tak, i też, też nie wiadomo, jak tam będzie, ale najprawdopodobniej Hamas wytrzyma, tak, czyli wygra tę wojnę, niezależnie od tego, ale wygrał tą wojnę, Hezbollah chyba też wytrzyma, co prawda, bez, bez tego kierownictwa. Nie wiadomo, co z Iranem, ponieważ tutaj, tutaj rozmawiamy w, w, w sytuacji, w której to jeszcze nie jest, nie, nie mamy stanu wiedzy, jeśli chodzi o jakie będą konsekwencje, Ataku potencjalnego na Iran, czy też co, be, co, co będzie, jeżeli na przykład nie będzie, kiedy, kiedy umrze, kiedy zginie, albo umrze, a to Khamenei, to naprawdę to nie można tego przewidywać, tych konsekwencji, które, które będą. Natomiast na pewno jest to, że duża część światowego dżihadu uzna tą wojnę za wygraną niezależnie od tego, czy, czy, że gaza jest zrujnowana, bo to jest obojętne, że dzielnica szyicka w Bijlucie jest zrujnowana, też obojętne, wszystko będzie odbudowane, wszystko będzie takie samo, tak, w perspektywie tam iluś tam, iluś tam lat, że 40 tysięcy ludzi, którzy, którzy zginęli w gazie, oni tam za 8, znaczy za tam 18 miesięcy, czy za 26 miesięcy, prawda, już będzie stan wyrównany, tak, no bo dzietność tam jest tam bardzo wysoka, tam przeciętna kobieta ma chyba 12 dzieci, więc więc, ten, więc, 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 więc z pers pewnej, pe pewnej perspektywy świat radykalnego islam może uznać tę wojnę za wygraną, a to oznacza to, że po prostu będzie po pierwsze kolejna wojna, a po drugie też to, że będą kolejne, kolejne takie, kolejny krok, tak? Czyli, czyli kolejny krok do przodu, czyli tak jak mówiłem wcześniej, że Bliski Wschód się czuje z jednej strony upokorzony, Jakimś traktowaniem kolonialno-mandatowym, a z drugiej strony ma potężne ambicje, no to, no to raczej ta, ta wojna, przynajmniej na tym etapie, który ona trwa, i jak się ona zakończy, to raczej przychyli tą, tą szalę na. Ten, 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 ten etap tego, że jednak warto, jednak warto było i że się idzie do przodu, no bo to też trzeba wziąć zawsze po, pod uwagę to, że na Bliskim Wschodzie nie ma myślenia jednostkowego, liczy się zawsze kolektyw, zawsze, zawsze. I to ten kolektyw jest najważniejszy I, i, i raczej tak właściwie, niezależnie od tego, jak tutaj ile zniszczeń Izrael zada, to i tak on jest w sytuacji dość mocno defensywnej, ponieważ no, za 10-15 lat, jeżeli będzie podobna wojna, a będzie, no to, no, to, no to czy Izrael będzie miał takie możliwości? Znaczy, na pewno będzie miał duże możliwości, ale przede wszystkim też to, że ten mariaż Izraela z, z Amerykanami za te 15 lat już może być troszeczkę bardziej rozluźniony, no i to też może przynieść skutki nie tylko dla a bezpośrednio Izraela, ale trzeba zawsze pamiętać o tym, że z perspektywy świata arabskiego Izrael jest drugim projektem krzyżowców, bo na ta sama nazwa, podobna jest nazwa, tak? Krzyżowcy po arabsku to Salabija a syjoniścia, czy Izrael, to jest znaczy, ja nie wiem, czy, 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 czy tutaj są jakieś takie, czy to jest przypadkowe, czy też nie, ale, ale chodzi o to, że nawet się kojarzy i e, z dużej takiej optyki generalnie regionalnej jest to, że akurat Izrael jest takim tworem krzyżowców 2.0 i, i on po prostu też zniknie, tak? Dlatego też no, Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, który zginął e, w Bejrucie, no to on, on był tak właściwie Przynajmniej do pewnego momentu, zanim tam konflikt szyicko sunnicki nie wybuchł w Syrii, no to on był do pewnego momentu właśnie uważany za tego człowieka, który jest właśnie tym nowym salladynem naszych czasów. Nie zastanawia ten wątek, który Pan poruszył w kontekście, co Pana przeraża, czyli tych nowych technologii tes testowanych na Bliskim Wschodzie, bo. Nie wiem, czy to jest na dzisiaj fantasty może na dzisiaj fantastyka, ale co, co, co będzie za 5-10 lat, kiedy te, to, co zrobiono z pagerami, będzie można zrobić ze smartfonami, które no, czy to już nas... można zrobić? To już można zrobić, tylko no, dlatego też te pager'y w ogóle były w użyciu. Ale to, bo już tro trochę ludzi wyleciało. Z... Znaczy ja znam przypadki w sensie terrorystów, tak, różnych organizacji, które wylatywali w powietrze przez komórki. Tak, tak. To, to, już, to, to już wszystko było, tak. Pierwszy taki przypadek był w 1996 roku, kiedy do telefony jeszcze były w ogóle innych, innych rozmiarów, to, to wtedy został zlikwidowany jechija Ajasz, twórca palestyńskich zamachów samobójczych, tak, więc, więc ten, więc, więc Hezbollah tak właśnie dlatego wprowadził te pagery, no bo e, po to, żeby unikać, unikać właśnie takich sytuacji, o których, o których, do, o których do, 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 doskonale wiedzą, że akurat są dla nich groźne, więc, więc, więc generalnie ta dominacja tych, znaczy, do, znaczy, bo to jest najbardziej przerażające, tak, no bo ilość skala tak właściwie, którą wykorzystywał Izrael, różnych technologii, szczególnie AL i tych wszystkich, no bo Gaza jest do tego właśnie idealnym takim przykładem, że oni te wszystkie tunele szukali i, i różne tam po prostu e, prześwietlenia, nawigacje, co, co, czego oni tam nie robili, tak? Tak więc, tak więc, tak więc to, to wszystko tak właśnie tam było testowane, no i oczywiście jeszcze kwestia tutaj Bejrutu, e, a to, znaczy to jest o tyle przerażające, że, że jak nie wiem, z 20 lat temu drony były przerażające, tak? Wszystkich przerażały, jak to jest w ogóle, że po prostu jakiś latawie. Leci tam rakiety puszcza, a teraz mamy coś, co, co może tak właściwie wymknąć się spod kontroli, tak, i nagle po prostu będziemy mieli scenariusz jak z filmu Terminator, to, że po prostu w pewnym momencie ta technologia po prostu, na, po prostu nas przejmie, tak, I, i właśnie ta wojna, szczególnie ostatnie tygodnie tej, tej wojny, kiedy to, bo, bo to, co robił Izrael w gazie, to jest w dużej mierze tajemnicą i to będzie tajemnicą i to, to po prostu nie wyjdzie, tam nie było dziennikarzy, jest naprawdę tak właściwie, a Izrael paradoksalnie tu pokazał, że jest w stanie wszystko trzymać, też algorytm Mowa o plus na mediach społecznościowych w ciszy. W chwili, w chwili obecnej toczy się lądowa kampania pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, i my nic nie wiemy, co tam się dzieje. Nic nie wiem, ludzi nie ma, znaczy zostali ewakuowani. Jedna i druga strona, strona tak się niewiele, niewiele co zamieszcza. I czyli, czyli, że nawet w tym momencie tak właściwie okazuje się, że ten smartfon w, w kieszeni, który tak właściwie przez te 11 miesięcy tej wojny, tak właściwie to ludzie mieszkający w tych okolicach byli tak jakby amatorskimi korespondentami wojennymi. Teraz już tego nie ma, więc my nic nie wiemy, ale chodzi o to, że te, te, te spektakularne zadziałanie. W Bejrucie, no to było po prostu, e, no to akurat, tak właśnie, no to był taki show. Taki spektakl, że, że, że po prostu to wszyscy to widzieli, cały świat to widział, tak. No, bo tym bardziej jeszcze trzeba wziąć pod uwagę całą tą zło złożoną sytuację, tak. No, bo tej dzielnicy Dachia, no to wiadomo, że Hezbollah tam instalował niespodziankę. Tylko nagle okazuje się, że Izrael tak właściwie na podstawie jakiegoś scanningu, monitoringu, w ogóle czegoś tam w ogóle nie wiadomo czego, tak, i to jeszcze trwające 18 lat, doskonale wiedział, że nie wiem, że, na, bo tam są takie potężne blokowiska, to oni doskonale wiedzieli, widzieli to, że na szóstym piętrze w mieszkaniu, nie wiem, F, po prostu znajduje się coś tam, tak, no, nie, nie, po prostu wrzutnia rakiet, tak, no i w to, i w to po prostu, po prostu walili, czyli nie piętro niżej, nie piętro niżej, nie w pokój e, obok, to była na przykład likwidacja Fuada Szukra, to jest 30 lipca to jest to był szef sztabu Hezbollahu, no to on został zlikwidowany w ten sposób, że go to dosłownie trafiło w pokoju, znaczy w mieszkaniu 120-metrowym, to go dosłownie trafiło tam, gdzie on był w tym pokoju, tak? Tam, gdzie on był, czyli to nie było tak, że on był w kuchni, a rakieta uderzyła w salon, nie, go uderzyło w tym salonie, tak? Czyli, że po prostu najprawdopodobniej, gdyby on poszedł do tej kuchni, to by, ta, to by go tak namierzało, to po prostu, że ten, że, że i tak by go tam trafiło w kuchni, tak, czy jakby, czy jakby nie wiem, schował się w szafie, to i tak by to szafę walnęło, więc, 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 więc to, jest, to jest najbardziej przerażające, tak? znaczy z jednej strony to jest, do, a też znaczy też pomijam też znaczy jeden wątek, że w, tej, w, tej, w tym przypadku, w tego Fuada Shukra, no to tam trochę tych sąsiadów też zginęło, bo to już jest sprawa taka ten, ale, ale, to, jest od, ale to, znaczy to jest przerażające w tym kontekście, że to jak będzie to dalej się rozwijało i jeszcze to, to już w pewnym momencie może przekraczać pewne jakieś e, możliwości ludzkie no to to już jaka to najbardziej przeraziło w ogóle w całej tej historii to, że akurat właśnie dymisja tego dowódcy jednostki 8200 e, to jest najbardziej przerażające, czyli, że człowiek, który jest fachowcem tak, popełnia błąd dekonspiruje się kupując coś na ebayu czy na amazonie zupełnym przypadkiem i tak właściwie i, i to, 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 to znaczy, że akurat jeżeli fachowiec jest, jest skłonny z popełnienia błędu, no to, no to w takim razie co przeciętny człowiek, który tak właśnie nie ma zielnego pojęcia z tym, z tym, wobec czego obcuje. To jest po prostu przerażające. Jak pan opowiadał o tym precyzyjnym celowaniu w te pokoje domy mieszkania, to przypomniało mi się Państwu, bardzo polecam książkę My Zamiatina 1920 rok, kiedy Zamiatin pisał o już takiej totalnej inwigilacji, porównywał ją do tego, że domy są po prostu, mają ściany ze szkła, wszystko w nich widać. No i rozumiem, że trochę ta technologia, która może którą już mają obecnie Amerykanie i Izrael, no po prostu pozwala zobaczyć te domy właśnie, jakby były ściany w nich ze szkła. Ale to właśnie to, to ale przecież nawet filmiki, które, które publikuje Armia Izraelska, to są już jakieś w ogóle um, symulacje, czy jakieś makiety, tak? Ale, ale, bo, bo na przykład Izrael to znaczy ja nie wiem, czy akurat tutaj, to już akurat... bo chodzi o to, że Izrael w ciągu jednej chwili wydzwonił 80, 80 tysięcy ludzi w południowym Libanie. Jedna chwila, jeden głos. I ten głos tak właściwie mówił tam, czy tam dzwonił do Aliego, czy do Husseina, czy tamten, to mówił Hussein jakiś tam, tak. Czyli, czyli jeden głos, czy, czyli, czyli, czyli mamy kolejną, symula... bo to nie było tak, że 80 tysięcy, Telefonistek się w Izraelu i, i dzwoniło po arabsku jeszcze w akcencie libańskim do, do, do tych ludzi. tylko po prostu jeden głos z imieniem i nazwiskiem, tak właściwie posiadacza tego telefonu. Niekiedy mówiąc, której wsi, tak, w której wiosy, bo, bo tam nie ma adresu, tak tam nie ma czegoś takiego jak adres. Tylko po prostu wiadomo, że jest Ali Hussein, tam nie wiem, z Bail, no to, to po prostu to wiadomo o kogo chodzi. I... i... I chodzi o to, że, ten, że oni w ciągu tej jednej chwili, tak, tak właściwie, to zrobili, ludzie wyszli yy, i bombardowali miejsca, w którym, w, którym, w którym się znajdowały te rakiety. Yy, co więcej, oni później robili takie, yy, yy, tutaj, ten, to, to może na mediach na, społecznościowych zobaczyć, że oni robili, później pokazywali takie odtworzenia, całą konstrukcję tej, tego osiedla, na przykład, czy jakiegoś tam, nie wiem, wioski, i oni pokazywali, gdzie te rakiety były. Polska czerwono zaznaczane, i to, że po prostu i później pokazywali na przykład, jak ten budynek wyglądał przed i po. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego i być może i, i, i być może tak właściwie chyba to jest. To też zaskoczyło samych też um, bolachowców, którzy po prostu się nie spodziewali czegoś takiego, że, że ten. No bo się spodziewali być może tego, że po prostu wszystko zostanie przeurane, a oni po prostu odpowiednie okienka tak odpowiednie okienka i to jest najbardziej i mi się wydaje że to jest po prostu najbardziej przerażające też nie tylko e, pod względem e, takim że się eliminuje ten arsenał ale to jest najbardziej przerażające dla sztabu przeciwnika to że po prostu oni wiedzą o tym że tutaj tutaj w każdej chwili mogą zlikwidować no i po prostu ich, i po prostu ich, 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 ich likwidują Ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy? Jaka jest na nie odpowiedź? Eee, jakiego ważnego pytania? Znaczy to na pewno. Eee, <laughs> eee. Znaczy takiego ważnego... Znaczy to jest może bardzo trywialne pytanie, bardzo, bardzo trywialne pytanie, ale to też wynika z tego, że akurat czy Jerozolima może być podzielona? Nie. Co też akurat wskazuje na, na cały system wzorunkowy tego konfliktu. Bo z całej tej definicji Jerozolima jest tak jakby tym najświętszym miastem dla judaizmu. I nawet jeżeli pierwsze 20 lat istnienia państwa Izrael było bez Jerozolimy, że bez tej ściany płaczu, tak, bez, 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 um, bez tego najświętszego miejsca i generali Izrael był wtedy świecki i dalej oficjalnie świecki, to jednak sam fakt, że to jest miejsce tak, tak historyczne, dla Żydów, którzy już może nie są w religii, a w ogóle nawet nie mają nic wspólnego z religią, ale to jest miejsce historyczne, takie po prostu nazwijmy to źródła, źródło dziedzictwa, a, że oni, że oni po prostu z tego nigdy nie zrezygnują. No i oczywiście nad ścianą płaczu znajdują się dwa meczety kopuła Omara, czyli ta złota kopuła i obok Alaksa i z tego muzułmanie też nie zrezygnują, nie mogą, z tego, nie mogą z tego zrezygnować, nawet jeżeli ta Alaksa, historia tej Alaksy bywała różna i to nigdy nie było i były takie okresy, kiedy tak się nikt o tym nie pamiętał i, i tak dalej i tak dalej, to jednak, to jednak tutaj jest, wydaje mi się, że podział tego wszystkiego jest całkowicie niemożliwy nie będzie on trwały, a nawet jeżeli do niego dojdzie, bo wiele wskazuje na to, że, że akurat już się szykują do tego, że on może kiedyś tam nastąpić, to jest taka jakby dzielnica ormiańska w Jerozolimie z tego ofiarą, ponieważ żeby przejść z żydowskiej części Jerozolimy po ścianę Płaczu na starym Mieście, to trzeba przejść dzielnicą ormiańską i dlatego oni tam są dość mocno prześladowani, ci Ormianie, ale, ale wydaje mi się, że po podział... ten model podziałowy jest całkowicie niemożliwy. To jest, on jest niemożliwy politycznie, on też jest nie, niemożliwy oddolnie, bo, bo nawet jeżeli świat arabski jest, jak już mówiłem wcześniej, kolektywny, stanowy i tak dalej, że przeciętny e, palestyński Yasser czy, 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 czy Muhammad e, samodzielnie tak właściwie to nic nie zrobi bez, bez, bez starszego i mądrzejszego, to jednak, to jednak po prostu to jest nie do zaakceptowania. Tak? To są jest, to jest tak jakby filary, filary dwóch wielkich tożsamości, starożytnych tożsamości, i, I tutaj w ogóle tego, tego nie ma. I w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej, kilka razy spotkałem się z takimi teoriami: że to już nie ludzi z samego Bliskiego Wschodu, ale, albo, albo, raczej, albo raczej Zatoki Perskiej, czyli muzułmanów, Arabów, ale nie, nie mający tak właściwie bezpośredniego związku z tym, co się dzieje na, na, w Lewancie. No to, no to też tak słyszałem, a dlaczego jeszcze tam chrześcijanie nie dojdą, prawda? Przecież to wasze najświętsze miasto i w ogóle to też powinniście się tam się jakoś zaangażować. E, I to chyba by było najlepsze rozwiązanie, tak? Czyli żeby ktoś trzeci to wszystko jakoś e, wziął, i, wziął i skontrolował, ale wiem o tym, że to jest po prostu niemożliwe z punktu, e, w dzisiejszych czasach i już chyba raczej nigdy nie będzie możliwe, natomiast e, podział Jerozolimy, czyli, bo wszelkie kwestie właśnie odnośnie kwestii palestyńskiej to jest oczywiście pomijanie tych dwóch najważniejszych tematów, czyli kwestia uchodźców palestyńskich, czyli miliony palestyńskich Arabów mieszkających w Jordanii, w Libanie, w Syrii, w wielu innych miejscach którzy po prostu to są potomkowie tych ludzi wyrzuconych w 1948 49 No i też kwestia Jerozolimy, tak? Więc, więc nawet w tych wszystkich opowieściach o tym konflikcie izraelsko-palestyńskim i to, że być może kiedyś, jak będzie państwo palestyńskie, to to, to się skończy na, po, prostu na, po prostu na zasadzie porównywania tego do wszystkich innych konfliktów narodowo-wyzwoleńczych, takich jak, nie wiem, jak my mieliśmy, tak jak, jak my przez um, dekady i stulecia, prawda, też mieliśmy swoją, swoją walkę narodowo-wyzwoleńczą, Tutaj akurat tak właściwie nawet nie dochodzimy do 50% problemów, jeśli chodzi o kwestię izraelsko-palestyńską, bo samo państwo palestyńskie nie kończy tak właściwie tej historii, tylko ją tak właściwie odracza lub przedłuża, no i też bez rozwiązania tego podstawowego, podstawowej sprawy, co z uchodźcami czy z milionami Arabów, a. I co z najświętszym miastem dla chrześcijan dla, i dla Żydów, no i trzecim dla, dla, dla muzułmanów. Tak? To, to, jest, to, jest, to jest sprawa tak właściwie nie do rozwiązania. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Pan Paweł Rakowski, współautor książki Liban Więcej niż Przewodnik i w przygotowaniu książki o Hamasie i wojnie w Strefie Gazy. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy Masz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytut instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. mış Jawai tamam.